Możesz wybrać Jezusa, możesz obmyć się w Jego krwi, możesz do Niego zawołać, powiedzieć: Jezus, wierzę w to, co zrobiłeś na krzyżu. Wierzę, że umarłeś tam zamiast mnie. Dowiedziałam się, że On umarł za mnie, personalnie za mnie, a nie za jakieś masy na krzyżu. Że zmartwychwstał, a skoro zmartwychwstał, to znaczy, że żyje. I odważyłam się do Niego zawołać. Szukałam odpowiedzi. Kim jestem? Po co tutaj jestem? Dokąd zmierzam? Dlaczego po imprezie znowu jest zjazd? I znowu tak naprawdę nie mam wokół siebie ludzi, mimo tego, że jestem otoczona nimi. To Jezus Chrystus może Ciebie prowadzić na wolność. 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. Wierzysz w to? Czy wierzysz, że On wziął każdy Twój błąd? Nie stresuj się. Czy wierzysz, że On wziął każdy Twój błąd? Czy wierzysz, że On wstał z martwych w ciele? Wierzysz? Czy ustanawiasz Go swoim Panem i Zbawicielem? To powtórz za mną. Powiedz: Panie Jezu, przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam za każdy mój grzech. Chcę być z Tobą na zawsze. Chcę iść za Tobą. Oddaję Ci moje życie. Wierzę, że umarłeś za mnie i wstałeś z martwych w ciele. Ustanawiam Ciebie moim Panem, moim Królem, moim wszystkim. Idę za Tobą do końca moich dni. Amen. Shikara Babadara Karasanta, ja Ciebie błogosławię teraz, Wiktor. Duchu Święty, wypełniaj Go teraz, wedle Jego wyznania, wedle wiary w Jego sercu. Ty Go wypełniaj teraz, wypełniaj Go teraz. Ja teraz zrywam każdą demoniczną zasłonę, która blokuje prawdę Jezusa Chrystusa. Każdą demoniczną zasłonę, która blokuje prawdę Jezusa Chrystusa. Jeżeli mi nie wierzycie o to, że ja spotkałam Jezusa Chrystusa, to mam tutaj koleżankę, która również Go poznała. To jest fenomen. Rozumiecie? To jest fenomen. Nina, czy to jest prawda, że poznałaś osobiście Jezusa Chrystusa? Tak, prawda. Zrobiłam to 21 lat temu. Słuchajcie, każdy może poznać osobiście Jezusa Chrystusa. Kto z Was chce usłyszeć, jak możliwe jest poznać Jezusa Chrystusa? To jest fenomen. Chcesz? To chodź tutaj z tyłu. Powiedz tak. Wierzę w Ciebie, Jezus. Wierzę w Ciebie, Jezus. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego serca. Oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci moje życie. Zmień moje serce. Moje serce. Co więcej, Basia też poznała Jezusa Chrystusa. Była wtedy w Australii. Wtedy byłaś w Australii, prawda? Ja poznałam osobiście Jezusa Chrystusa, kiedy ponad 10 lat temu, kiedy byłam w Australii. Wiecie co, to jest piękny kraj. Piękny kraj. Ja tam skończyłam studia, siedziałam sobie na plaży, jeździłam sobie na rafę koralową, wychodziłam sobie z nowymi butami, z Louis Vuittonem. I wiecie co? I czułam pustkę w sercu. Czułam pustkę w sercu i zawołałam do Boga: czy jest coś więcej? Czy jest coś więcej? I przyszedł do mnie żywy Jezus. Przyjacielu, jeżeli chcesz, żebym poprowadziła Ciebie w modlitwie do Jezusa, żeby On zamieszkał w Twoim sercu, żebyś Go poznała, to podejdź do mnie, nie wstydź się, nie wstydź się. Jak Pani ma na imię? Pani Eugenie, ja jestem Basia. Nie, Pani Eugenie. Thank you.
osobiście do serca. Czy miała Pani i przyjęła go Pani osobiście jako swojego Zbawiciela i Pana? Pana. Nie. Nie, to nie jest to. Komunia nie jest to, to. To musi być decyzja. Decyzja serca. Komunia to jest symbol. Musi Pani przyjąć Jezusa, bo On stał z matki. On żyje. Rozumie Pani? Bo... Pani Jezu, Pani da mi rękę. Pani da mi rękę. Pani powie, Panie Jezu, przyjdź do mojego serca. Chcę Cię poznać realnie. Nie jako opłatę, tylko jako żywego Boga. Tak? Oby się spełniło, Pani mówi, tak? Ja Ciebie błogosławię. Błogosławię Ciebie. Ja ustanawiam, że Jezus Chrystus, Duchu Święty, przekonuj ją o tym, że jesteś realny. Że Jezus jest realny. Ja zrywam każdą demoniczną zasłonę. Ja zrywam fałszywy obraz Jezusa z Twojego serca, z Twoich oczu. Ja Ci błogosławię. Wiecie co? To jest najpiękniejsza rzecz. Poznanie żywego Boga. Przyjaciółki, koleżanki. Poznałam osobiście żywego Boga. To nie jest Bozia. English, I'm talking about Jesus Christ. I said that I've met Him personally. It's not a religion. It's the most significant encounter. A przekonasz się, jak dobry jest Bóg. Ale tak naprawdę niewielu zna osobę. A chodzi o to, żeby poznać osobę, żeby sięgnąć poza ten blicz, żeby sięgnąć do żywego Boga. Bo żywy Bóg jest. Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ten świat, żeby oddać swoje życie w ciele, żeby zmartwychwstać i żeby przetrzeć drogę dla Ducha Świętego, który dzięki temu, co On zrobił, może dzisiaj zamieszkać w Tobie.